jesteśmy na korytarzu sądu, przepraszam bardzo, jesteśmy na korytarzu sądu w Gdańsku i tutaj przed chwilą odbył się proces, sprawa ugodowa z panem Mirosławem Rójs-Arneskim kontra Paweł Tułwiński, powodem był Paweł Tułwiński. Pozwanym jeszcze nie w sensie formalnym, bo na razie wstępna sprawa, wezwanie do ugody przez sąd, był pan Paweł Tułwiński. No i jeszcze tutaj ewentualnie... Pan Wanda Waraszkiewicz skomentuje. Tak, chciałbym dodać, iż człowiek, który najprawdopodobniej, jak informacje zebrane przez najpewniej przyszłego pozwanego wskazują, iż pan Powód jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a zachowanie bardzo emocjonalne, nacechowane nieprofesjonalizmem radcy prawnego reprezentującego Powoda, zachowanie na sali sądowej mogłoby wskazywać, iż także jest bezpośrednio zainteresowany w tym, aby uzyskać określony efekt końcowy. Czyli 12 tysięcy. Czyli no, 12 na ten 000. Moment mówimy o 9 tysiącach, bo roszczenie uległo umniejszeniu ze względu na wycofanie filmu z kanału internetowego. Aha, czyli zmniejszyli. Zmniejszyli, natomiast na ten moment po emocjach pana radcy prawnego widzimy, że jest to też kwestia jakby jego bezpośredniego zainteresowania w domniemaniu, a nie tylko pomocy prawnej świadczonej klientowi, co też o czym mogłoby świadczyć to, o czym wspomniałem na wstępie, czyli domniemana trudna sytuacja finansowa potencjalnego Powoda. Dziękuję. Rozumiem. Pan Waldemar Raszkiewicz skomentował to, co się stało na sali sądowej. Ja tylko chciałem dodać, jako obecny też i też człowiek, który robi różne reportaże filmowe, że ta sprawa ma duże znaczenie, bo bardzo często dziennikarze są po prostu pozywani do sądu za coś, albo ja też miałem taki po prostu taką kancelaria prawna za to, że sfilmowałem w ośrodku zdrowia. No w ośrodku zdrowia, no. Okazało się, że nie wolno filmować sekretarek w ośrodku zdrowia medycznych, ponieważ okazuje się, że to jest spółka prywatna, a spółki prywatne mają prawo do... No, chociaż są finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, proszę Państwa, więc mają prawo do upublicznienia z wizerunków pracowników. No do tego dochodzi teraz, że niedługo to będziemy musieli kamery zamykać na kłódkę, albo po prostu nawet wszystkim sędziowie też nie chcą się upubliczniać. Niektórzy im mówią, żeby ich wizerunku nie upubliczniać. No więc takie rzeczy się dzieją dzisiaj w naszym świecie realnym. I myślę, że to jest naruszenie wolności mediów i takie działania nie powinny mieć miejsca i takie pozwy się w sądzie nie powinny znajdować. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński, dla Was z Gdańska, z sądu Gdańsku Rejonowego.